zwykle co tydzień spotykamy się w przestrzeni wirtualnej. Mam nadzieję, że ten okres powoli minie, aczkolwiek patrząc również na chociażby dzisiejsze wyniki ogłoszone przez Sanepid, okazuje się, że jednak koronawirus w dalszym ciągu krąży w naszym regionie. Dziś kolejna osoba, u której stwierdzono zarażenie COVID-19 w naszym regionie, czyli w mieście Koszalinie i powiecie koszalińskim. Jednak mimo tych zmniejszenia ilości obostrzeń powinniśmy jednak w dalszym ciągu zachować ostrożność, dystans społeczny, starać się nie przebywać w dużych grupach czy to na świeżym powietrzu, czy też w pomieszczeniach zamkniętych. Szpital wojewódzki, myślę, że to jest najważniejsza dla nas wiadomość. Wrócił już, wszystkie oddziały zamknięte wróciły do normalnej pracy. Czekamy na certyfikację laboratorium do badania próbek tu na miejscu w Koszalinie. Myślę, że w najbliższych dniach to laboratorium przejdzie certyfikację, a przede wszystkim zostanie zakończony jego montaż, przejdzie certyfikację i będziemy mogli ewentualne podejrzane przypadki badać bezpośrednio tutaj w Koszalinie i tu na miejscu otrzymywać wyniki. To jest ważny problem dla mieszkańców Koszalina, mieszkańców powiatu koszalińskiego, ale też okolicznych powiatów, które będą mogły z tego urządzenia korzystać. Od 1 czerwca, ja myślę, że to jest też dobra wiadomość dla mieszkańców Koszalina. Wracamy już do w miarę normalnej pracy w pełnym zespole, aczkolwiek osoby, które będą chciały załatwić sprawę w urzędzie, będą w dalszym ciągu do końca stanu epidemii będą musiały umawiać się bądź telefonicznie, bądź mailowo na wizytę w urzędzie, ale będziemy pracować już w pełnym składzie i rezygnujemy ze zmianowości pracowników, więc będzie nas więcej i będziemy mogli więcej spraw załatwić w znacznie szybszym terminie. Od 1 czerwca przywracamy również funkcjonowanie już Urzędu Miejskiego z obostrzeniami, które są do tej pory, czyli będzie obowiązywała dezynfekcja na wejściu, będą obowiązywały maseczki w pomieszczeniach ratusza, ale będziemy mogli w miarę normalnie zacząć pracować. Również od 1 czerwca wraca stary rozkład jazdy sprzed epidemii koronawirusa. Te wszystkie informacje oczywiście znajdują się lub znajdą się na terenie, na naszych stronach internetowych, na stronach MZK. W dalszym ciągu, ze względu na to, że zamknięte są szkoły, między innymi linia numer 20 będzie zawieszona, natomiast pozostałe linie będą w miarę normalnie funkcjonowały. Ważnym też elementem jest nasza edukacja. Po otwarciu przedszkoli i żłobków otworzyliśmy nasze szkoły. W klasach 1 i 3 są prowadzone zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i do tej pory uczęszcza na te zajęcia około 100 naszych najmłodszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja rodziców i możliwość w przypadku osobistych decyzji związanych chociażby z powrotem do pracy, czy z zakończeniem pracy zdalnej, jest to możliwość oddania pod opiekę naszych najmłodszych mieszkańców, ale pod warunkiem oczywiście zachowania obostrzeń sanitarnych. Jest mierzona temperatura, jest konieczność dezynfekcji. Te zajęcia też są ograniczone, bo ten dystans społeczny w grupach, w których wiadomo, w szkole dzieci nie noszą chociażby maseczek, musimy ten dystans zachować. Jeśli jest taka potrzeba, jest możliwość oddania dziecka pod opiekę, podobnie jak w żłobkach, czy też przedszkolach, które uruchomiliśmy tydzień wcześniej. Również zostały uruchomione konsultacje zdalne dla tych, którzy przygotowują się do matury, czy też egzaminu kończącego szkołę podstawową. One są prowadzone od poniedziałku i oczywiście cały czas trwa nauczanie zdalne. Od 1 czerwca wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić swoje oceny, będą mieli możliwość umówienia się na
na konsultacji celem poprawy swoich ocen. Wiadomo, zbliża się czas wystawiania ocen końcowych za ten rok i życzę wszystkim, aby te oceny na świadectwach były jak najlepsze, zwłaszcza, że nauczanie zdalne, które w tej chwili prowadzimy, no jednak wymaga dużej samodzielności zarówno od uczniów, jak i też wsparcia rodziców, za co wszystkim rodzicom serdecznie dziękuję. Wiadomo, że zbliżają się egzaminy kończące szkołę podstawową, jak również egzaminy maturalne, to można powiedzieć ostatnia prosta, i egzaminy bez egzaminów ustnych właśnie ze względu na stan epidemii, które mamy, ale wszystkim tym, którzy do tych egzaminów przystąpią, życzę wszystkiego najlepszego i jak najlepszych powodzenia. Jak za moich czasów mówiono, połamania pióra i najlepszych wyników na tych egzaminach, tak żeby później można było wybrać swoją wymarzoną szkołę, czy też swój wymarzony kierunek studiów. Znamy, panie prezydencie, również już terminy rekrutacji do szkół średnich. Jest informator tym razem nie wydrukowany w wersji papierowej, a elektronicznej. To prawda, pierwszy raz zdarzyło się, odkąd prowadzimy tą akcję, że informator, znaczy jeden egzemplarz jest wydrukowany, jak go mogę pokazać, ale pierwszy raz ten informator nie trafił bezpośrednio w ręce absolwentów szkół podstawowych, ale znajduje się w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej, czy stronie Wydziału Edukacji, czy stronach i za jego pośrednictwem można się zapoznać z wszystkim terminami związanymi z rekrutacją, jak również przede wszystkim ze sposobem rekrutacji, bo też jest on inny niż ten, który obowiązywał w latach ubiegłych. Zaczynamy 15 czerwca do 10 lipca z wyłączeniem oczywiście klas sportowych. Ten okres tutaj jest krótszy, bo ten nabór trwa tylko tydzień do 22 czerwca, jak również pewne nową, które wprowadzamy i które na początku kadencji obiecałem, że wprowadzimy pierwszą klasę dwujęzyczną. Taka klasa powstaje w pierwszym liceum imieniu Libuła. To jest klasa z językiem angielskim o profilu matematyczno-ekonomicznym. Tutaj ten nabór też jest krótszy i też będą wymagane również testy wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego. Dzieci będą się uczyć nie tylko języka, ale też pozostałych przedmiotów, wybranych przedmiotów w języku wykładowym angielskim, stąd konieczność sprawdzenia tej wiedzy. No później oczywiście wywieszenie list i myślę, że w lipcu będziemy już wiedzieć wstępnie, do jakiej szkoły nasza pociecha się dostała. Ewentualnie jeszcze na początku sierpnia będzie możliwość zmiany szkoły i wyboru tej szkoły ostatecznej. 12 sierpnia ostateczne wyniki, będziemy wiedzieć wtedy, w której szkole zaczniemy nowy rok szkolny. Za nami, proszę państwa, panie prezydencie, za nami dni Koszalina. Tym razem urodziny miasta zostały przeniesione do internetu. Ta formuła, panie prezydencie, sprawdziła się? Myślę, że ta formuła została przede wszystkim w jakiś sposób wymuszona przez sytuację, którą mieliśmy, przez zakaz organizacji imprez masowych, zakaz zgromadzeń. On oczywiście zmienia się w najbliższych dniach i będą dopuszczone czy to zgromadzenia, czy to imprezy kulturalne do 150 osób na świeżym powietrzu. Natomiast o tych szczegółach będziemy państwa jeszcze informować, ponieważ jest to zapowiedź, która ukazała się na konferencji prasowej. Natomiast jak będą wyglądały dokładnie wytyczne, o tym będziemy państwa informować. Wiadomo, że przy imprezach masowych będzie konieczność zachowania dystansu społecznego, czyli tych 2 metrów odległości między osobami niespokrewnionymi. A jeśli chodzi o dni Koszalina, to ponad 50 tysięcy odsłon tych propozycji, które mieliśmy. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie na tort urodzinowy naszego miasta. Dziękuję wszystkim tym, którzy odwiedzali wirtualnie i w sposób
wirtualny też uczestniczyli w tych Dniach Koszalina. Dziękuję wszystkim instytucjom, które wzięły w tym udział i można powiedzieć z własnej inicjatywy przygotowały Dni Koszalina w internecie. To też takie historyczne dni, mimo że nie okrągła rocznica, a 754, natomiast chyba pierwszy raz w ten sposób obchodziliśmy Dni Koszalina, nie mogąc kontaktować się, tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata, nie mogą być razem, nie mogąc kontaktować się bezpośrednio na różnego rodzaju imprezach. Mam nadzieję, że ten czas powoli mija. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku już przy okrągłej, można powiedzieć, rocznicy przeniesiemy się z powrotem do rzeczywistości właśnie z organizacją Dni Koszalina. Będzie okazja do spotkań i wzruszeń, bo są to zawsze wzruszające chwile. Panie Prezydencie, przed nami jutro kolejna sesja Rady Miejskiej, kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej. Takie najważniejsze dla Pana Prezydenta, chociaż wszystkie oczywiście są ważne, ale takie najważniejsze uchwały. Jedna z tych uchwał dotyczy obniżenia stawek opłat za ogródki gastronomiczne. To taka specjalna prezydencka uchwała przygotowana przez Pana Prezydenta. Chcemy po okresie zamrożenia całkowitego, można powiedzieć zamrożenia naszej koszalińskiej gastronomii, chcemy pomóc prowadzącym działalność gastronomiczną w taki sposób, na jaki dopuszcza to prawo, stąd uchwała, która będzie głosowana na najbliższej sesji o obniżeniu wyjątkowym w tym roku, obniżeniu stawek na sezon turystyczny od 1 czerwca do 30 września. Te stawki, które obowiązywały do tej pory, są obniżone o 90%, więc można powiedzieć, że ogródek, który jest w pasie drogowym, to 5 groszy plus oczywiście VAT. Niestety VAT w dalszym ciągu obowiązuje w wysokości 23% i ten VAT będziemy musieli do Skarbu Państwa odprowadzić, natomiast obniżenie z 50 do 5 groszy, podobnie w przypadku ogródków znajdujących się na terenach miejskich poza pasem drogowym, to również stawka obniżona o 90%. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób możemy pomóc gastronomii, która myślę, że po okresie przymusowego zamknięcia zmaga się z wieloma trudnościami uruchomienia, ale też przede wszystkim powrotu klientów do normalnego funkcjonowania. I mam nadzieję, że ta uchwała też w jakiś sposób pomoże przywrócić w miarę normalną działalność po okresie zamrożenia. To również uchwała o tajemniczym tytule, o udzieleniu pomocy województwu zachodniopomorskiemu, ale w tym przypadku chodzi o nasz tradycyjny szynobus. Nie wiemy jeszcze, jakie będą ograniczenia, które będą obowiązywały w sezonie, natomiast chcemy, żeby 27 czerwca, kiedy rozpoczną się wakacje, szynobus ruszył i funkcjonował do końca sierpnia tego roku przy niezmienionej stawce 5 zł za przejazd ze wszystkimi ulgami, które są stosowane przez PKP. Mam nadzieję, że to będzie możliwe, bo oczywiście też musimy patrzeć na ograniczenia, jeśli chodzi o pojemność tego autobusu, o ilość pasażerów, która może jednorazowo przejeżdżać. Na te decyzje jeszcze czekamy, podobnie jak czekamy na decyzje dotyczące komunikacji miejskiej i uruchomienia przeprawy koszałkiem przez jezioro. Tu również czekamy na zmniejszenie obostrzeń w tym zakresie, ponieważ musimy zachować i patrzeć również na stronę ekonomiczną tego przedsięwzięcia. Wstrzymujemy się jeszcze z ostateczną decyzją, ale mam nadzieję, że uda się również przeprawę koszałkiem do Namierzę Jemielińską uruchomić. Duże zmiany w budżecie miasta, pomimo tego, że Pan Prezydent zapowiadał jeszcze większe zmiany tak naprawdę w połowie czerwca, ale konieczność oszczędności związanych z mniejszymi subwencjami oświatową i subwencjami
dotyczącymi udziałów w podatkach. To w sumie chyba kwota około 6 milionów złotych, tak panie prezydencie? Około 6 milionów i można powiedzieć, że to jest ten pierwszy etap cięć i tej wiedzy, którą posiadamy na dzień dzisiejszy, która nam umożliwia już zmienienie budżetu i urealnienie budżetu, zmniejszenie wpływów, ale również zmniejszenie wydatków. Przede wszystkim subwencja oświatowa, która jest mniejsza o ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, więc wiemy, że tych pieniędzy z budżetu państwa nie otrzymamy i trzeba będzie te pieniądze zmniejszyć, również mniejsze udziały, które otrzymaliśmy. A jeśli chodzi o wydatki, to przede wszystkim przesuwamy w czasie rower miejski. To nie oznacza, że nie będzie w tym roku przetargu. W tym roku będzie rower normalnie funkcjonował. Natomiast płatności, wszelkie płatności będą przesunięte na rok przyszły, stąd wydatki zmniejszono o 1 milion złotych. Program Ładne Podwórko niestety w momencie, kiedy musimy zachować dystans społeczny, nie możemy tego programu zrealizować. To zadania z zakresu turystyki, imprezy, które planowaliśmy w ramach Dni Koszalina, ale też w najbliższym czasie ponad pół miliona złotych. Zmniejszamy wydatki również na promocję miasta, czyli na wsparcie wielu imprez, które planowaliśmy. Niestety musimy wstrzymać się z tymi wydatkami, również z racji tego, że kolejka wąskotorowa i rewitalizacja tej kolejki, a zwłaszcza okolic dworca kolejki wąskotorowej w dalszym ciągu znajduje się na liście rezerwowej. Postanowiliśmy te wydatki również przesunąć na kolejne lata i w tym roku rezygnujemy z rozpoczęcia tego projektu. Czekamy cały czas na rozstrzygnięcie, czy nasz projekt uzyska finansowanie z ewentualnych dodatkowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie oznacza to, proszę państwa, nie oznacza to, że inwestycje nie są realizowane, wręcz przeciwnie, mamy kolejne przetargi. W ostatnim okresie tych przetargów, panie prezydencie, było kilka, może o najważniejszych. Przetarg na ulicę Chałubińskiego na wykonanie dokumentacji między innymi. Może kilka zdań właśnie. Myślę, że przyszedł czas po wykonaniu części ulicy Chałubińskiego, po oprojektowaniu całej ulicy, przebudowy ulicy Piłsudskiego i Kościuszki. Zaczynamy oczywiście ulicą Kościuszki, tam jeszcze przetarg trwa. W kolejnych latach będziemy składać wnioski na ulicę Piłsudskiego, ale z drugiej strony też już obserwujemy nie najlepszą sytuację, jeśli chodzi o możliwość parkowania, ale również możliwość wyjechania z ulicy Chałubińskiego pod Szpitalem Wojewódzkim, stąd decyzja, aby przygotować dokumentację do kolejnych edycji i zgłosić ewentualnie w kolejnych edycjach Funduszu Modernizacji Dróg Lokalnych, poszukiwać w tym zakresie pieniędzy, ale najpierw musimy wykonać dokumentację, stąd przetarg i na początku przyszłego roku powinniśmy mieć tą dokumentację gotową, rozwiązującą te problemy komunikacyjne, które mamy przy naszym szpitalu wojewódzkim. No, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa, łatwiejszego wyjazdu również na pewno karetek, prawda? I miejsc parkingowych, uporządkowania miejsc parkingowych w okolicach szpitala. To są podstawowe problemy, z którymi tam musimy się zmierzyć. Również można powiedzieć, że czekamy, jeszcze trwają ostatnie sprawdzenia dokumentów związanych z rewitalizacją parku przy Koszalińskiej Bibliotece Wojewódzkiej. Tam też udało nam się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Myślę, że oferta, która do nas wpłynęła, również nas satysfakcjonuje, ponieważ jest poniżej ceny, którą szacowaliśmy, więc chcemy ten przetarg rozstrzygnąć, tak aby na kolejny sezon w maju park w okolicach biblioteki zmienił swoje oblicze. Tutaj można powiedzieć, łączymy siły razem z projektem z budżetu obywatelskiego Kawiarenką, która tam również powstanie, więc zakres prac jest bardzo duży, ale to jest
jeden z ostatnich elementów naszej zieleni w Śródmieściu, który nie został poddany rewitalizacji, stąd cieszę się, że udało się ten przetarg rozstrzygnąć. Również przygotowany, znaczy ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji ulicy Koszalińskiej. To też ponad 2 kilometry przyszłej inwestycji i przygotowanie dokumentacji. I przygotowanie się do, można powiedzieć, już następnej perspektywy finansowej, ubieganie się o poprawę dojazdu i przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu zarówno tych osób zmotoryzowanych, ale przede wszystkim osób, które poruszają się pieszo bądź jeżdżą rowerem, przedłużenie ścieżki rowerowej, która na dzień dzisiejszy kończy się na węźle, a ta do węzła jest budowana. I tu chcemy się ubiegać o środki zewnętrzne związane z poprawą dostępności z drugiej strony węzła od strony północnej, stąd decyzja o tym, aby ogłosić przetarg i docelowo wykonać tam nie tylko nawierzchnię i docelowe uzbrojenie, ale przede wszystkim chodniki, ścieżki i oświetlenie, którego na tym odcinku, który jest objęty projektem, brakuje. Również poniżej jakby kosztorysu inwestorskiego oferty, które wpłynęły na realizację drogi do nowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej przy Alei Monte Cassino. Tutaj jeszcze chyba nie ma rozstrzygnięcia tego przetargu. Jak zwykle inwestycje drogowe są obarczone olbrzymią ilością dokumentów, które trzeba sprawdzić, zweryfikować, tak aby ten przetarg był ważny, żeby można było bezpiecznie podpisać umowę z wykonawcą, który ten przetarg wygra. Stąd jeszcze pracujemy nad dokumentami, natomiast wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach będziemy tę umowę podpisywać i te prace się przy jednostce, która w tej chwili jest budowana, te prace zostaną przez nas wykonane. To było też takie zobowiązanie samorządu wsparcia tej inwestycji właśnie w postaci zorganizowania prawidłowej komunikacji wokół jednostki. Myślę, że będzie wszystkim znacznie łatwiej w momencie, kiedy ta jednostka przeniesie się już na to docelowe miejsce i zwolni budynek położony w centrum miasta, otoczony dość wąskimi uliczkami, gdzie ten wyjazd jednak i dotarcie naszych strażaków na miejsce akcji będzie znacznie skrócony i znacznie bezpieczniejszy dla wszystkich. Panie Prezydencie, firma Nextbike, która od 3 lat administruje, zarządza koszalińskim rowerem miejskim, przechodzi pewne problemy finansowe, poprosiła o restrukturyzację. Co to oznacza dla mieszkańców Koszalina, dla turystów, którzy przyjadą również? Jaki będzie dalszy los tego projektu? Wspominał Pan, że w przygotowaniu, można powiedzieć, będzie przetarg na realizację tej usługi na kolejne 3 lata. No niemniej jednak, czy mieszkańcy mają powody jakby do obaw tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację właśnie tej firmy? Wiele osób w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje bardzo nieprecyzyjne, skojarzyło dosyć źle te informacje, które się pojawiały. W sensie takim firma skorzystała z możliwości ochrony przed wierzycielami, prowadząc postępowanie. Wiadomo, że rower miejski, wszystkie rowery miejskie we wszystkich miastach w Polsce zostały z mocy prawa zamknięte i nie można było z nich korzystać. Stąd perturbacje finansowe, jak wiele firm, które jest na rynku. Mówiliśmy tutaj o naszej chociażby koszalińskiej gastronomii, ale wiele firm, które przeżywa problemy finansowe, problemy z płynnością, stąd wniosek, ale wniosek, który nie zagraża bieżącej działalności firmy, więc rower miejski w Koszalinie będzie działał normalnie przez najbliższy sezon. Natomiast ta umowa kończy się w tym roku, stąd przetarg i nowa organizacja roweru w roku przyszłym. O tym, mam nadzieję, będzie okazja porozmawiać ze środowiskiem, przede wszystkim ze środowiskiem rowerzystów, bo chodzi tutaj też o lokalizację stacji,
tych, które są do tej pory, ale też zastanawiamy się bardzo mocno nad tym, aby tych stacji było jednak trochę więcej niż do tej pory, tak żeby rower był też bliżej mieszkańca i bliżej tych miejsc, gdzie są chętni na to, żeby z tej formy transportu w Koszalinie korzystać. No właśnie, tym bardziej, że ścieżek rowerowych w mieście przybywa, tych tras coraz to nowych koszański samorząd daje coraz więcej, a więc dobrze było, gdyby właśnie koszański rower miejski również jako projekt się rozwijał.